No i to właściwie tyle. Dosyć tego gadania po próżnicy. Pora już się obierać ziemniaczka. Zapraszam. Nie wiem jak wy, ale ja jestem przeszczęśliwy, że ten dzień już nadszedł. Dzisiaj pokażę wam, jak szlifuję bursztyn, który wybraliście stosunkiem głosów 23:8 na filmie, który bursztyn wybrać pod szlif, do którego gdzieś tutaj pojawi się zaraz odnośnik. Tam na tamtym filmie dokładnie ten bursztyn opisałem, więc dzisiaj się już nie będę na tym skupiał. Wiadomość dobra jest taka, że dla tych osób, które zdecydowały się na to, żebym szlifował bursztyn numer 2, będzie szlifowany w drugiej kolejności. Też nagram z tego film, więc spokojnie uzbrójcie się w cierpliwość, ale na pewno doczekacie się i tamtego bursztynu. Co tutaj więcej mogę dodać? Podstawową chorobą szlifierzy kamieni szlachetnych jest tulica płuc. Bierze się ona stąd, że niewystarczającą ilość wody używają podczas procesu szlifowania. Generalnie wszystkie kamienie szlachetne szlifuje się używając albo wody, albo oleju. Nikt nie podchodzi do tego tematu na sucho. Nie każdy pył tak jest tak zdrowy jak bursztynowy. Niektóre zawierają metale ciężkie, niektóre zawierają różne inne paskudstwa. A wystarczy woda, żeby ten pył nie przedostawał się do środowiska, którym oddychamy. Kolejna sprawa jest taka, że będę próbowałem kilku metod i będę posługiwał się na początku, czyli w pierwszym etapie przy zdzieraniu kory, taką to mini wiertarką modelarską, zwał jak zwał. Istotne jest, żeby mieć wąż, który przenosi obroty, i dzięki temu nie musimy tego trzymać w ręku, bo przez ciężar tego całego urządzenia i drgania tracimy precyzję, a ona będzie bardzo istotna. Na końcu mam zamontowany diamentowy frez i tym frezem będę się posługiwał. Dla mnie to jest najdelikatniejsza forma dobierania się. A dlaczego tak delikatnie? Dlatego, że tutaj mogą się kryć gdzieś w każdym z tych bursztynów jakieś inkluzje bardzo ciekawe i jeżeli będziecie używać bardziej drastycznych metod, to może się okazać, że połowa muszki, mrówki albo pajączka zostanie starta, zanim się zorientujecie, że tam w środku coś czeka. No i mi się kilka razy zdarzyła taka przyjemność i od tamtej pory postanowiłem robić to bardzo delikatnie, bo inkluzje bywają cenne. A pół inkluzji zdecydowanie nie kosztuje pół tego, co kosztuje cała inkluzja, więc lepiej uważać na to, jak się tą korę obiera i stosować mniej drastyczne metody. To trwa trochę dłużej, ale pozwala zaoszczędzić więcej pieniędzy w ostatecznym rozrachunku. Ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do szlifowania w moim bardzo niewyszukanym warsztacie, czyli w łazience, bo tam się będziemy skupiać na zdzieraniu kory. To jest sposób trzymania tego narzędzia. Jeżeli nie używacie okularów ochronnych, czy nawet jeśli używacie, musicie pamiętać o tym, że ze względu na to, że ono wygląda na bardzo niegroźne, to jednakowoż prędkość obrotów jest tutaj mierzona w tysiącach obrotów na minutę. I jeżeli cokolwiek odpryśnie prosto w oko, a tendencja jest taka, żeby patrzeć, zawsze kusi, żeby patrzeć pod szlif tutaj i widzieć dokładnie, co się ze szlifowywuje, to może się to skończyć utratą tego oka i to jest druga z przypadłości szlifierzy kamieni szlachetnych, którzy byli zbyt ciekawscy i zbyt blisko podstawiali oczy pod jakiekolwiek narzędzia obrabiające te kamienie. To brak oka na ogół jednego. Bo już potem mądrzeją. Więc na to metoda jest taka, że niestety trzeba patrzeć z boku. Nigdy nie podstawiamy oczu na osi pracy tego narzędzia, na osi tego obrotu, dlatego że cokolwiek tutaj może odprysnąć, cokolwiek tam spod tej maszyny wyskoczy, gdzieś tutaj sobie poleci na bok i to będzie absolutnie niegroźne. A zawsze możemy po przeszlifowaniu obejrzeć, co tam się dzieje dalej. No i bo to właściwie na początek tyle. Nie ma co tutaj gadać po próżnicy. Myślę, że pora przenieść się do warsztatu i zacząć pracę. To co? Idziemy obierać ziemniaczka? Zapraszam. Żeby nie przynudzać, przyspieszymy sobie cały proces, żebyście w miarę szybko mogli zobaczyć,
jak obieram tego ziemniaczka. A bez przyspieszenia to będzie trwało pewnie z godzinę czy tam półtorej. Zobaczymy. Będziemy pracować nad taką miseczką z wodą. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż praca nad twardym zlewem, bo bursztyny są delikatne i jeżeli wam wyleci z rąk z jakiegoś powodu bursztyn, to może się to skończyć bez takiej miseczki tym, że się obtłucze, kawałek odpadnie, gdzieś coś pęknie, a miska jest na tyle miękka i woda to jeszcze amortyzuje dodatkowo, więc w momencie, w którym taki bursztyn wpadnie wam do wody tutaj czy tam do takiej miski, to nic mu nie będzie, więc dodatkowo zabezpieczacie go po prostu w ten sposób przed jakimikolwiek uszkodzeniami. To nie jest najlepsze połączenie, nie sprawdza się w żadnych sytuacjach, dlatego taka mini wiertarka, która jest na 220 V, powinna być na przedłużeniu, która spowoduje, że nie będzie nam w żaden sposób wchodzić w reakcję jedno z drugim. Próbowanie używania takiej mini wiertarki bezpośrednio bez tego przedłużenia może się skończyć tym, że w najlepszym wypadku spalicie sprzęt, w najgorszym wypadku zostaniecie porażeni prądem. Się raz trafiła taka przyjemność, że zostałem porażony i poza tym, że bardzo dobrze widziałem w ciemności, to było to bardzo nieprzyjemne, więc jeżeli używacie takich sprzętów na 220 V, to absolutnie one powinny być w miejscu, które jest suche, a tam, gdzie pracujecie na mokro, prąd w ogóle nie powinien dochodzić. No dobrze, godzinka szlifowania minęła. Możemy sobie zobaczyć po raz pierwszy, co nam się udało osiągnąć. Jeszcze dużo pracy przed nami. Wszystkie te spękania z wierzchu musimy usunąć, więc to jeszcze potrwa. Ale już pomału widać, że tutaj nam się pięknie szykuje jedna mgiełka z tej strony. Jakaś bardzo fajna przestrzeń po środku. Mam nadzieję, że tu jeszcze jakieś ciekawości się pojawią. I druga mgiełka, bardzo piękna, z drugiej strony. Pomalutku zaczyna ten bursztyn nam wychodzić na wierzch. Bardzo to fajnie będzie wyglądać. No, ciekaw jestem. Bardzo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No, lecimy dalej z tym szlifem. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jak widzicie, ta woda się zrobiła taka żółta, mętna. Nie wlewajcie tej wody. To jest doskonały nawóz do kwiatów. To jest starty bursztyn, tak naprawdę starta ta kora, dlatego ten płyn jest żółty. Gdybyśmy używali bursztynu czystego, gdybyśmy ścierali bursztyn już czysty, to ten płyn byłby biały. Im więcej tego pyłu w środku by było, tym bardziej zamieniałoby się to w konsystencję bardziej mleka niż wody i wtedy można by to było próbować używać jakichś celów medycznych. Natomiast ten skory, przynajmniej po tym jak kurpie używali bursztynu, może być zanieczyszczony. Dlatego do kwiatów jako nawóz idealny, ja tym od 2 lat podlewam pomidory i te pomidory owocują jak głupie, a kwiaty kwitną po prostu niesamowicie na balkonie, więc nie wylewajcie tego, to jest bardzo fajna rzecz, doskonale się sprawdza jako nawóz do kwiatów.
godzinka minęła. Zobaczymy sobie, co nam tutaj wychodzi. Pomalutku już docieramy do momentu, kiedy kora zewnętrzna, czyli to, co jeszcze tutaj widzicie w postaci spękań, zaczyna już być w całości zdarta. No ale to jeszcze kawałek tej pracy przed nami. Teraz będziemy już musieli troszeczkę więcej uważać. Teraz troszeczkę więcej trzeba będzie już delikatniej pracować. Udało się zachować część tego koloru. On troszeczkę bardziej będzie wpadał w czerwień niż wcześniej, dlatego że bursztyn sam w sobie, nawet jak jest przezroczysty, to jest żółty, więc on tą rubinowość będzie lekko gasił. Ale na razie wychodzi na to, że tą czerwień uda się zachować. To będzie super piękne, że pomiędzy tymi dwoma chmurkami, po dwóch końcach, będziemy mieli bardzo piękne czerwone tło. Też już widzę, nie wiem czy mi się to uda, to mam teraz tutaj pokazać, że te zamglenia gdzieś tutaj jeszcze ścielą się pod nie, dodatkowo dodając takiego niesamowitego, nocnego jakiegoś klimatu. To tylko się zaczyna robić przestrzeń, jak jakaś taka mgła ścieląca się nocą po polu, jakimś takim marsjańskim polu, bo to czerwone tło myślę, że będzie. No tutaj bardzo ciekawie grać. To będzie bardzo piękny pejzażowy kamień. Zastanawiam się jeszcze nad starciem kory z tej strony. To powinno nam pozwolić bardzo fajnie zajrzeć pod tą chmurkę od tej strony. To też będzie bardzo fajny widok. No to co, pobierzemy się do roboty. Myślałem, że spędzę półtorej godziny, już siedzę dwie i pewnie jeszcze ze dwie posiedzę. Tak to jest z tym planowaniem. W moim przypadku przynajmniej zawsze mi się wydaje, że zrobię szybciej niż potem robię. Ale wolę cierpliwie, spokojnie robić powoli, gdzie się nie śpieszyć, poprawić jest potem bardzo ciężko. Tutaj nie ma Ctrl-Z, to jest praca na żywym materiale. Jak już coś raz zatrzesz, to już potem nie dokleisz. Lepiej, spokojniej, powoli. Też bardzo lubię robić sobie odpoczynki w trakcie szlifowania. Przespać następnego dnia, spojrzeć jeszcze raz na kamień. To pomaga mieć jakieś tam świeże spojrzenie na całość. Przychodzą mi pomysły do głowy, mi przynajmniej jakieś rozwiązania się pojawiają, o których wcześniej bym nie pomyślał, więc też radzę nie śpieszyć się, nie pracować na akord, tylko zrobić trochę, odpocząć. Zrobić sobie kawkę, herbatkę, usiąść z tym kamieniem, pooglądać go pod światłem, pomyśleć i może się okazać, że to jest znacznie lepsza metoda niż na szybko. Bardzo ładnie zdarta kara. I dotarliśmy do takiego momentu, że właściwie już zostało tylko zmatowienie tego kamienia, żeby zobaczyć, czy na pewno wszędzie równo udało nam się zdjąć, ale wychodzi na to, że prawie we wszystkich miejscach jest już tak, jakbym chciał, poza tutaj taką drobną dziurką, ale zobaczymy. Na razie ją zostawimy tak, jeżeli będzie zdobiła, to zostanie, jak nie, to zostanie usunięta, ale to już w następnym etapie. A teraz możemy spokojnie zmatowić ten bursztyn, bo teraz jest właściwie prawie przezroczysty. Oczywiście tutaj woda nam może pokazać, no to już widać jak to jest w środku, widać jak wygląda powierzchnia. Powierzchnia wygląda bardzo elegancko. Także bierzemy się w ostatniej fazie, już w tym momencie, do zmatowienia i potem będziemy przechodzić na papier. Jeszcze teraz nie widać, ja to z bliska widzę lepiej, ale te zamglenia się bardzo pięknie układają.
są jakieś jednolite. Bardziej wygląda jak wata cukrowa w środku, niż jak jakaś jednolita taka kulka matowa. Bardzo pięknie. Jestem bardzo zafascynowany. Ciekaw jestem, co tu się wydarzy. Technika prowadzenia tego frezu, ale po zmontowaniu widać lepiej, czy powierzchnia już jest czysta, czy wymaga jeszcze, czy ma jeszcze jakieś przebarwienia i wymaga dalszej pracy. Tutaj jeszcze trochę przebarwień jest, ale one mogą się dać zatrzeć spokojnie podczas kształtowania i to jestem skłonny zaryzykować i wziąć się za papier i zobaczyć po użyciu papieru, co z tego wyjdzie. I tak jeszcze troszkę tego bursztynu zostanie starte. No, wcale nie jest powiedziane, że nie więcej niż troszkę, bo wcale nie jestem przekonany, czy to jest ostateczny kształt, w którym chciałbym go widzieć, ale zanim taką decyzję podejmę, to muszę go zobaczyć w środku. 240-220 to jest papier, którym będziemy zaczynać. Oczywiście dalej pracujemy w środowisku wodnym i używamy papierów wodnych. Szlifować tego kamienia, bo może stracić swoje właściwości. To myślałem jakiś czas i muszę przyznać, że ja trochę myślę o tym, że szlifierze kamieni szlachetnych są troszeczkę jak stroiciele fortepianów. To taki stary bardzo zawód, już właściwie dzisiaj nie spotykany. Natomiast w tym kamieniu siedzi jakaś dusza, w tym kamieniu siedzą jakieś dźwięki, jakaś muzyka. Tak jak w takim fortepianie, tylko tak jak ten fortepian jest rozstrojony, niedostrojony, to jest bardzo duża tortura dla uszu, słuchanie nawet najpiękniejszych kawałków granych na takim instrumencie. Ja tak sobie myślę, że taki szlifierz kamieni to właśnie tak dostraja je. Lubię sobie myśleć jako o takim właśnie człowieku, który dostraja te kamienie, żeby te akordy brzmiały czysto i żeby tak naprawdę były miodem na uszy. Aczkolwiek czy mi się uda to zrobić do końca, nie wiem. Tak naprawdę będę w stanie wam powiedzieć dopiero, jak się z tym kamieniem już po szlifowaniu prześpię parę nocy, będę wiedział, jaki efekt tak naprawdę udało mi się osiągnąć. No i po przetarciu papierem okazuje się, że prawie nam się udało pozbyć wszystkich przebarwień. Pomału zaczyna być widać, co tu się dzieje w środeczku, a w środeczku dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Pokażę wam to teraz dokładniej, bo jest znacznie lepszy sposób niż używanie wody do tego. Na razie tylko sprawdzamy powierzchnię, czy
wystarczająco dobrze została przygotowana do dalszych etapów. Bez sensu byłoby zawracać. Aż ciekawe, że te chmurki są prawie białe. Bursztyn jest w ogóle bardzo jasny. Już mi się trafił z tych okolic podobny bursztyn. Tak jak z Piotrem żeśmy mówili, stąd w ogóle nazwa szklak się wzięła. Te bursztyny były nie tyle przezroczyste, co pozbawione dodatkowo jeszcze koloru. Zresztą te odcienie żółci w tych bursztynach są bardzo różne, co mi pozwala zaryzykować stwierdzenie, że być może to wcale nie było jedno drzewo, z którego ta żywica wyciekała, tylko te drzewa mogą być różne. Te bursztyny też bardzo różnie potrafią pachnieć, chociaż wszystkie oczywiście żywicznie. To jednak w tej żywiczności bardzo różne nuty można wyczuwać. Od takich kwiatowych prawie, po takie ciężkie, kadzidlane. Dobra, a teraz wam pokażę, co zrobić, żeby naprawdę zobaczyć dokładnie, co jest w środku. No ale to już w zupełnie innych okolicznościach. Nie musimy dalej siedzieć w łazience. Właściwie praca w łazience jest skończona. Okej, okay, co potrafi woda w kwestii przezroczystości powierzchni, to już widzieliście. Teraz pokażę wam sztuczkę magiczkę starych mistrzów szlifierskich, jeszcze z czasów średniowiecza albo i wcześniejszą, którzy używali do tego, żeby zajrzeć w głąb kryształu, kamienia surowego, który planowali szlifować, żeby zobaczyć, czy nie ma tam żadnych skans albo ukrytych pęknięć, których nie było widać przez matową powierzchnię zewnętrzną, oleju. Powinienem teraz pewnie powiedzieć jakieś tutaj wzniosłe słowa, że tylko olej z pierwszego tłoczenia albo z jakiś nie wiadomo jaki magiczny mineralny, ale nie, prawda jest taka, że każdy olej ma tak niesamowicie lepszy indeks refrakcyjny niż woda, że nada się jakikolwiek. Ja szczerze mówiąc podkradam żonie zwykły olej do smażenia i to absolutnie wystarczy. Okej, okay, olej, wszystko jedno jaki, wystarczy parę kropel. Ja mam tutaj w korku tak naprawdę od butelki. Będę nakładał palcem, nie trzeba wcale tego żadnych wyszukanych sprzętów. No to zaczynamy. Zobaczycie zaraz, jaka jest różnica przezroczystości tego wszystkiego. Tak naprawdę efekt jest taki, jak mniej więcej będzie po szlifowaniu. Powierzchnia robi się całkowicie przezroczysta. O, tutaj widać jeszcze, jak jest nie posmarowane olejem. O, zobaczcie teraz, jak dokładnie widać, co to się będzie działo. W stosunku do tego, gdzie tu macie jeszcze kawałek nieposmarowany. Wszystkie szczegóły są idealnie widoczne już w tej chwili. No, jedziemy dalej. Kolejny bursztyn, który mi przypomina jakąś znajomą rybkę z kreskówki. Mam wrażenie, że zaczynam w nim widzieć, ale może to tylko moja chora wyobraźnia. No. Śliczny. Naprawdę śliczny. No, to jest pierwszy raz, kiedy widzę, jaki efekt nas czeka, co tutaj się dokładnie dzieje w środku, w tym kamieniu. Po raz pierwszy, tak samo jak wy go oglądam. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o kształt, jeszcze będę decydował, natomiast teraz już tajemnica przestała być tajemnicą. Teraz możecie już zobaczyć dokładnie, jak to będzie wyglądać. O, boskie te chmurki, boskie to wszystko. Tak, to jest bardzo fajny moment. Po raz pierwszy dokładnie zobaczyć, czego można spodziewać, czego można oczekiwać. O. Widzicie, co tu się dzieje? Super. Naprawdę przepięknie. To się będzie prezentować. Wszystko. Już nie mogę doczekać, a to jeszcze tyle dni pracy przede mną. Dobre ćwiczenie na cierpliwość. Te kolejne etapy. Fajnie. Ta kora została czerwona. Udało się zachować. Ona będzie bez światła. Jak widzicie, bursztyn będzie taki ciemny. O, jak tylko dostanie trochę światła, to się zrobi taki czerwony. Jak brokat tam się będzie oddał, to wszystko pięknie świecić i te dwie dodatkowe chmurki tutaj. Bardzo piękny efekt. A jak wam się podoba, to oczywiście możecie zostawić jakąś łapkę w górę albo coś. No. Pamiętajcie tylko jeszcze jednej rzeczy, że bursztyn się rozpuszcza w tłuszczach, więc nie zostawiajcie tego oleju na tym bursztynie. Trzeba go zmyć, tylko mydłem wystarczy oczywiście, czy pewnym do naczyń. Ale zmyć ten tłuszcz, bo jak zostawicie tą powierzchnię na nim tłustą, to ona zacznie reagować bezpośrednio z bursztynem i po kilku dniach stworzy taką lepką powłokę, która już będzie nie do odmycia.
No dobrze, na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że zostaliście do końca. Ja lecę szybko myć bursztynka, a w przyszłym tygodniu w następnym odcinku pokażę Wam już finalny efekt i wszystkie poszczególne etapy, jakie musiałem przejść, żeby do tego doprowadzić. Trzymajcie się. Do zobaczenia.